14 marca wspominamy błogosławionego Jakuba Kusmano, zakonnika. Jakub urodził się 15 marca 1834 roku w Palermo jako czwarte z pięciorga dzieci. Jego rodzice należeli do zamożnych obywateli Palermo na Sycylii. Jego ojciec był geodetą, a matka zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Niestety wkrótce zmarła w czasie epidemii cholery, gdy Jakub miał zaledwie 3 lata. Wtedy prowadzeniem domu zajęła się jego najstarsza siostra. Ojciec Jakuba uczył go zasad życia chrześcijańskiego, modlitwy i miłości oraz troski o ubogich. Jakub uczył się w szkole prowadzonej przez księży jezuitów. Edukację kontynuował na Uniwersytecie Medycznym w Palermo, który ukończył w wieku 21 lat z bardzo dobrymi ocenami. Jako lekarz, mimo że zapowiadała mu się bardzo dobra kariera, pomagał głównie ubogim. Podjął właśnie taką decyzję, gdyż od 18 roku życia, kiedy zmarł jego ojciec i to on musiał zajmować się kilkuhektarowym gospodarstwem na wsi, dostrzegł nędzę sycylijskich chłopów. Jako zarządzający majątkiem odnosił się do nich z wielkim szacunkiem, raczej ich prosił o wykonanie pracy niż rozkazywał, a za wykonaną pracę dziękował. Tak dobre traktowanie robotników aż dziwiło. Ponadto Jakub wiele czasu przebywał razem z nimi. Gdy koledzy ze studiów zaproponowali mu dobrą pozycję, odmówił i osiadł w rodzinnej posiadłości na wsi, by być blisko ubogich i im pomagać. Był bardzo dobrym organizatorem, więc jego pomoc była sprawna i skuteczna, jednak niewystarczająca. Jakub widział nie tylko biedę materialną, wtedy postanowił zostać kapłanem, by otoczyć swoich pracowników opieką duszpasterską. Święcenie kapłańskie przyjął 22 grudnia 1860 roku po zaledwie rocznych studiach, które później jeszcze uzupełniał. Wtedy miał 26 lat. Widział ogrom ludzkiej nędzy, którą powiększały ówczesne wojny i rozruchy. To właśnie wtedy, gdy były zamykane dobrze funkcjonujące klasztory, on założył zgromadzenie misjonarzy sług ubogich oraz żeńskie zgromadzenie sióstr sług ubogich. Chciał, by ich członkowie służyli ubogim na wzór świętego Franciszka z Asyżu. Obydwa zgromadzenia były bardzo dobrze zorganizowane i przynosiły skuteczną pomoc dorosłym, którzy popadli w biedę, a także dzieciom i młodzieży. Natomiast siostry zapewniały dzieciom naukę i wychowanie. Jakub był przekonany, że zapewnienie dzieciom i młodzieży podstawowych potrzeb i nauczenie ich rzemiosła pomoże im prowadzić godne życie i ustrzeże je przed demoralizacją. Sam, mimo iż był znany w mieście i bardzo szanowany, nie wstydził się żebrać dla swoich ubogich. Jego pracę często porównywano z dziełem księdza Jana Bosko. Ksiądz Jakub Kusmano, po krótkiej i ciężkiej chorobie, wyczerpany nadmiernymi obowiązkami, zmarł 14 marca 1888 roku w przededniu 54. urodzin. Beatyfikował go 30 października 1983 roku papież święty Jan Paweł II i wtedy powiedział o nim: ten wspaniały sługa ubogich, który, aby leczyć rany ubóstwa i nędzy, które tak dotykały wielu ludzi z powodu powracających klęsk głodu i epidemii, ale także nierówności społecznych, wybrał drogę miłosierdzia. Miłość Boga, która przekłada się na skuteczną miłość do braci i sióstr oraz na dar z siebie samego dla najbardziej potrzebujących i cierpiących w służbie posuniętej aż do heroicznego poświęcenia. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jakuba do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Wszyscy święci, święte Boże,